Jadąc drogą z Icina do Turnowa, już z daleka można dostrzec na wzgórzu olbrzymią budowlę, wyglądającą jak dwie wielkie baszty skalne, odsunięte od siebie na odległość kilkudziesięciu metrów potężnymi siłami natury i ukształtowane rękoma człowieka. To zamek Troski, najważniejsza warownia w okolicy, której początki sięgają drugiej połowy XIV wieku. Górujące nad okolicą bazaltowe skały, geomorfologiczny unikat na skalę światową, są jednym z symboli Republiki Czeskiej. W swoim czasie posłużyły jako fundament dla gotyckich wież, zbudowanych w latach 1380-1390. Wyższa wieża, wznosząca się na wysokość 488 metrów nad poziomem morza, nosi nazwę Panna, a niższa o 10 metrów – Baba. Na obydwu skałach wzniesione zostały mieszkalne wieże, zbocze góry natomiast ufortyfikowane zostało trzema rzędami masywnych murów obronnych, których wysokość wahała się od 10 do 13 metrów, a grubość od 1 do prawie 2 metrów. Do murów przylegał dwór, który w górnej części posiadał pomieszczenia mieszkalne, w dolnej służył jako magazyn. Mury budowli poprowadzone są przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących tutaj trzeciorzędowych skał wulkanicznych. Ściany wzmocnione zostały pionowymi blokami kamienia wydobywanego i obrabianego w pobliskich kamieniołomach. Przy budowie zamku korzystano również z piaskowca, traktując go jednak bardziej jako materiał zdobniczy otworów okiennych, bram oraz pomieszczeń mieszkalnych. Północna ściana muru z obronnymi nadbudówkami na zboczu pod niższą sześcioboczną wieżą wzniesioną na babie zabezpieczała na całej długości kontrolę nad dostępem do zamku. Po prawej stronie, w naturalnej przestrzeni między skałami a murem, wznosił się niewielki pałac, z którego górnego poziomu można było przejść do warownej wieży baby. Z lewej strony przez małą furtkę można się było dostać do najlepiej chronionej części zamku z zachowanymi do dzisiaj fragmentami głównego, czterokondygnacyjnego pałacu. Kręte schody wiodące na pannę to pozostałość XIX-wiecznych prac przeprowadzonych przez ostatniego właściciela zamku, który postanowił zagospodarować wieżę i zgodnie z duchem epoki udostępnić ją jako punkt widokowy.